Witam Państwa bardzo serdecznie w programie... To się gotuje. Gotuje. Sam tego bym nie powiedział lepiej. Nazywam się Dawid Diaborio, a ze mną w kuchni dzisiaj Igor i jego uroczą żonę Kornelię. Tak, ale Igor też jest uroczy. Taki, o, bucił mi taki... No naturalnie. Przepraszam. Dzisiaj przygotujemy kaszotto borowikowy z dodatkiem ugotowanego i szarpanego kurczaka. W garnku gotujemy już bazę, czyli kasza z warmińskich pól. Zupełnie jak moja żona. Ja jestem dla ciebie jak kasza? Nie. A no tak, bo kasza jest drobna, ja jestem... A nie chodziło mi to, po prostu nie jesteś jak kasza, to znaczy jesteś... Chodziło mi o pochodzenie. Że jestem z pola, tak? No przecież jesteś z pól warmińskich. I taka żona, w sensie taka kasza jest najlepsza. No. Widzę, że już uszarpałaś tego gotowego kurczaka. Igor, poproszę, możesz posiekać nasz pietruszki? Jakoś nigdy ci to nie wcześniej nie przeszkadzało, moje pochodzenie. Ale kto powiedział, że im to przeszkadza? Nie wiem, jakie miny jakieś robisz. Jakie miny? Siekam pietruszkę, to się skupiam. Miny ironiczne. Nie smakuje ci kasza? Mi bardzo smakuje, a tobie nie smakuje? Mi też bardzo. Dobrze, to posiekaną nasz pietruszki dodam tutaj do miseczki razem z oliwą z oliwek, skórkę cytryny i starty czosnek. Taki dressing nazywa się gremolata. Teraz kolejny etap przygotowania kaszotto to jest dorzucany sos. Tutaj znajduje się suszone borowiki, pogrzybki oraz maszlaki. To my ze szwagrem we wrześniu żeśmy takie prawdziwki zebrali. To właśnie na Warmii. Jak ta miejscowość się nazywała? Ty do tej historii to lepiej nie wracaj. Dlaczego? Dlatego, że patrzy na cała Polska. No i patrzy i się uczy. Igor, możesz już dodać ten sos z grzybami. Kasza z grzybami powinna teraz gotować się około 25 minutach. Zezuj! Co? No zezuj, wieś, zezuj, nad jeziorem Wymój, serce Warmii, to jest ta miejscowość od tych prawdziwków. To właśnie tam też żona pochodzi z okolicy. Prosiłam cię, żebyś nie mówił. Ja dokładnie pochodzę spod Olsztyna. No, dokładnie spod Olsztynka. A najdokładniej to z Ameryki, taka miła gmina. Właściwie to jesteś z Gryźlin. Tak, jestem z Gryźlin. Jak się nie pasuje, to sobie znajdź żonę z Ameryki albo z Nowego Jorku, sobie znajdź jakąś żonę. Kochanie, no to... Ale kto powiedział, że mi nie pasuje? Ja Amerykę to akurat uwielbiam, a Gryźliny to już w ogóle. Tutaj dorzucam na talerz uszarpanego kurczaka, gremolaty. Tak ci się bardzo podoba? W Gryźlinach? To może pojedziemy do rodziców. No kiedy? Wtedy, no chociażby w tłusty czwartek. No to pewnie, ja bardzo chętnie. Naprawdę chcesz pojechać do moich rodziców? Pewnie. Wezmę wędki i pójdziemy ze szwagrem nad Wymój. Mhm. Tam są takie sandacze. No przecież musisz kiedyś zrobić odcinek o sandaczu. Z przyjemnością, oczywiście. Jak ja tak pomyślałam o tym polowaniu na sandacza, to lepiej, żebyśmy na tłusty czwartek pojechali do twoich rodziców. Znowca? Myślałem, że... Pomyślałam, że to wyjdzie wszystkim na zdrowie. O. Poczęstujemy ich kaszotto, posmakują sobie Warmii. Ameryka. I tak przygotowany kaszotto na pewno doskonale się sprawdzi jako główne danie dnia. I niezależnie, czy jesteście z Warmii, albo z Sosnowca. Albo z Ameryki. Jeśli cokolwiek wam umknęło, to znajdziecie na naszej stronie internetowej naszego programu wszystkie niezbędne przepisy na rodzinę gotowanie. Dziękuję bardzo, kochani. Dziękujemy. Dziękujemy. Jesteś super, Dawid. Dziękuję. Tak, to co? Dawid, a? Wyśmienicie. Drodzy widzowie, przepisy znajdziecie na www.tuszygotuje.pl.